Cześć. Zanim przejdźmy do filmiku, to krótkie info. W tym tygodniu rozdaję tego kałaszka i mam nadzieję, że z wam się spodoba. Wystarczy, że zostawicie kciuk w górę pod filmem, jeśli oczywiście wam się spodoba oraz suba, aby nie przegapić kolejnych giveawayów. To tyle tytułem wstępu, a teraz zapraszam was na filmik. Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Forever i zapraszam was do kolejnego odcinka z Cezgo na moim kanale. Słuchajcie, moi drodzy, jak widzicie po tytule, mniej więcej e, pokażę wam jedyny sposób, którego nikt nie widział. Na zatrzymanie rasha na bumpside B, na mapce Demiraż. Jeśli chodzi o ten sposób, to kiedy byłem chory, stwierdziłem, że może jakiś, jakiś jeszcze smoke jest nie, taki nieodkryty na, na Mirku. No i tak rzucam, rzucam sobie przez 40 minut, no i znalazłem jednego smoka, którego potem dopracowywałem przez dwie godziny. Chodzi o to, że smok, którego ćwiczyłem, którego masterowałem, ląduje. O, załóżmy mniej więcej tutaj. Chodzi o to, że blokuje kompletnie wjazd na, do domku na bombsite B. Jeśli chodzi o, o terrorystów, muszę Wam o tym wspomnieć. E, zaczniemy od pełnej minuty. Jest 32 minuta. No i gościu z najlepszym respem, pokażę Wam ile mniej więcej zajmuje czasu dobiegnięcie w to miejsce. 10, powiedzmy 11 sekund w porywach. Zależy też jakiego e, respa ma terrorysta. Ponieważ z najlepszym respem zazwyczaj, no terror po prostu biega sobie, wiecie, do, do okna i pikuje z awki, tak, żeby mieć tego e, first pika. Natomiast, jeśli chodzi o rzucenie tego smoka, to też mniej więcej trwa to. E, oczywiście, z ustawianiem się i tak dalej, trwa to mniej więcej też e, tam 10 sekund. No, akurat nie siadło. E, jeśli chodzi o rzucenie tego smoka, to mniej więcej wychodzi to w ten sposób. Tylko ten celownik mam za gruby i gwarantuję wam, że że nie siądzie, nawet jeśli się będę przygotował do, nie do niego. O, siadł. Także to jest mniej więcej pierwszy sposób na rzucenie tego smołka. Czyli tak, najlepiej pokażę Wam może na yy, celowniku, który mam na cały ekran. Ok, tak mniej więcej wygląda mój celownik, który sobie ustawiłem. No Kolorystycznie no nie jest on rewelacyjny. Czyli tak, line'a pojmiemy mniej więcej w ten sposób. Czyli tak, równo z tą anteną i równo z Zaraz Wam e, pokażę. Widzicie tą? Tutaj mniej więcej środkiem tego celownika jadę po, po tej... po tym drążku jakby. Czyli równo z tym line, line upujecie. Mniej więcej o! Tak to powinno wyglądać. Tylko, że na tym nie będziecie kompletnie nic y, widzieć. O! Mamy smołka Mniej więcej tak powinien lecieć. I, i ruszamy, puszczamy w smok wtedy, kiedy miniemy Tą górną belkę tutaj. Czy mniej więcej to powinno lecieć. To powinno wyglądać w ten sposób. Widzicie? Jeśli w, będziecie line upować e, tak jak ja teraz, czyli dokładnie z, co do po prostu mikrometra. No to ten smok siądzie wam za każdym razem. Jest jeszcze też alternatywna metoda o ten smok nie siądzie. Jest też alternatywna metoda rzucania tego smoka. Czy też line upujemy mniej więcej w, yy, równo z tym, ale na wysokości tej anteny. I w momencie, kiedy biegniemy, puszczamy, kiedy miniemy tą dolną belkę. I ten drugi sposób, ten alternatywny jest yy, troszkę gorszy. Ale też siada, widzicie? Już wam pokazuję dlaczego. Zanim. Tą drugą belkę miniecie, może być tak, że po prostu nie będziecie mieli y, dobrej prędkości. Czyli, powiedzmy, rzucicie w ten sposób, że nie rozpędzicie się za bardzo i tam tamten smok no, nie siądzie, siądzie po prostu gdzie indziej albo wleci obok. Więc ja proponuję, żebyście rzucali mniej więcej y, z tego pierwszego, że tak powiem, sposobu. Czyli tutaj cyk, jest y, wysokie prawdopodobieństwo tego, że y, dobrze się rozpędzicie. Ale jeśli będziecie mieli zbyt gruby celownik, tak jak ja w tym momencie, no to wam, że tak powiem, ten smoke za Chiny Ludowe nie siądzie. I teraz tak, w zależności od tego, czy będziecie mieli celownik, a znaczy, no, celownik ciutkę, za, ciutkę wyżej, ciutkę niżej, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, to będzie wam siadał ten smoke różnie. Albo będzie się odbijał tak, albo będzie się odbijał w ten sposób, albo będzie się odbijał w ogóle 50 tysięcy razy i to kosztuje was, że tak powiem, cenne sekundy, ponieważ, tak jak wspomniałem wam wcześniej, bo się za zapowietrzę. Terrorysta, żeby dobiec w tamto miejsce, potrzebuje od 10 do 11 sekund. Tutaj mam 28 sekundy i doliczałem sobie czas, oczywiście, na ustawienie się i tak dalej. No to ten smog powinien trwać mniej więcej też 10 sekund. I też trwa. Od 28 minuty. Plus do tego. Stania na, na respie, czyli tak. Tu ustawianie się, cykl rzucenie, i w, do momentu wybuchu, czyli pojawienia się tego smoka, minęło równo 10 sekund. Jak mogliście e, zauważyć na waszych ekranach. Ja mniej więcej pokażę wam teraz powtóreczkę, jak to wygląda. Ale mniej więcej, kiedy te, e, cetek ma tutaj e, respa, to trwa mniej więcej e, 10 sekund. Tak jak teraz mieliśmy 25 sekundę, no teraz smok będzie wybuchał w przeciągu około 11 sekund, ponieważ rzucimy go, celownik miałem ustawiony troszkę tam u góry, czy tam prawo, lewo no i odbił się troszkę inaczej, ale wylądował w tym samym miejscu, mniej więcej 30, znaczy pół sekundy mniej więcej tak pi razy drzwi było było różnicy, natomiast z normalnym celownikiem no może być tak, że ten smok po prostu nie siądzie także lepiej wziąć sobie, o wsiadło ale też widzicie odbił się niepotrzebnie od tego tutaj. I to też kosztowało, właśnie, jakieś tam około sekundy. Lepiej, żebyście zbindowali sobie pod przycisk, najlepiej gdzieś blisko, akurat tych klawiszy WASD. Ten celownik na cały ekran, żebyście sobie mogli to olej pować. I druga taka sprawa, jest to. Ten smok ma bardzo taki ogromny minus, ponieważ jest on powinien być on wykorzystywany głównie na na turniejach, gdzie gracie piątką, ponieważ jeśli będziecie grać za, za randomami, no to nie wytłumaczycie, tak, żeby osoba, która powiedzmy najbliż ma najbliższego respa, najlepszego respa, czyli powiedzmy yy, ten cetek ten cetek, żeby poszła w ten róg, z powała tam, gdzie pokazywałem i żeby rzuciła tego smoka. Więc lepiej stosować tego smoka yy, piątką w jakichś takich, yy, no nie wiem, na wyższych rangach, no bo. Nawet na wyższych rangach ciężko będzie to, że tak powiem, tego smoka skontrować. no Można ewentualnie zrobić sobie coś takiego jeżeli już wam tłumaczę. Ok, osoba, która rzuca tego smoka, najlepiej, żeby to była osoba, która potem będzie kryła sobie shorta, ponieważ na szorcie, no, że tak powiem, smoków nie potrzebuje. No bo co, zasmokuje sobie tutaj albo konekta? Bez sensu, prawda? Mogłaby ewentualnie sobie rzucić takiego smoka na, na daleko wychylić tutaj, powiedzmy, i czekać na gościa, który będzie przychodził sobie na krzesło. No, ale tego smoka nie potrzebuję. Zazwyczaj ta osoba, która idzie na shorta, pierwsza rzuca sobie, powiedzmy tutaj smoka. Na osob druga osoba, że tak powiem, wchodzi sobie bezpiecznie na van, bo jestem tutaj na górę i sobie pinuje, tak? Więc proponowałbym, żeby osoba, na short, która gra shorta, rzucała tego smoka. No, i niestety to też nie będzie co chwila ta osoba z shorta, która będzie miała najlepszego respa, więc mniej więcej to będzie wymiana pomiędzy graczami. Czyli powiedzmy, ktoś kto ma tego respa i gra na przykład na schodach, no to od razu z tym typem na shorta się zamienia, tak, tymi pozycjami. To też będzie dobry powiedzmy na takie mecze, ponieważ każdy ma inny styl gry, więc wcześniej ta osoba, która grała na schodach, gra pasywnie, wiecie, nie wychyla, tam lekko sobie tego konekta pilnuje, czyli powiedzmy. Gra sobie jakoś tam pasywnie w ten sposób, gra e, tak wychyla i tak dalej. Może się zamienić z osobą, która powiedzmy gra agresywnie, czyli wychyla tak. Tutaj kryje sobie też rampę, zabija tak. Wszystkich tutaj przy resp'ie jeszcze robi 360 zabija tak. No wiecie, różny styl gry e, bardzo dobrze wpłynie na to, że po prostu będziecie. O Jezu, <laughs> zaskakiwać przeciwników. Więc tak, ta osoba z shorta rzuca sobie tego smoka. Druga osoba tak jak pokazałem wcześniej wbija sobie tutaj. Rzuca sobie w razie czego e, takiego flesza, żeby zapobiec, e, wiecie, przejściu terrorystów na hamatach tak przez tego smoka. Ewentualnie oprócz tego flesza może sobie rzucić e, no nie wiem, kiedy tutaj wejdzie, może rzucić sobie jakiegoś takiego mołotowa i za, zaskoczy powiedzmy e, tą stronę. Więc kiedy terroryści będą wbiegać sobie nawet przez tego smoka, no to tutaj wbiegą sobie prosto w w balonce, prawda? No, także tyle. Podsumowując, kiedy terroryści widzą tego smoka, no to ich, że tak powiem, nat od naturalnym odruchem będzie po prostu przejście sobie do, do undera, do szczura. Wówczas, kiedy e gościu z shorta powinien słyszeć tą rotację, tak? Mówi, oho, lecą underem. No to wtedy gościu, który kryje sobie, e no nie wiem, okno, rzuca sobie jakiegoś takiego, takiego fleszyka, Wyskakuje i jeb, wszyscy leżą. Oczywiście facet z konektora musi, wiecie, kryć mida, zakręt. Oczywiście jeśli wcześniej ten, ten mid będzie czysty. No żeby nikt z mida nie zabił gościa, akurat, akurat zaskakuje z okna. No i bije całego, całego Undera. Równie dobrze może rzucić, wiecie, na pałę jakieś takie najde i poobijać ich tam. Także to będzie też dobry taki smoke. Dobre zatrzymanie rasza żeby terrorystów, że tak powiem przeroutować do do A, który będzie już tak powiem z góry przygotowany na tą rotację terrorystów. Także troszkę za wiele to tłumaczę, ale mam nadzieję, że, że wszystko jest mniej więcej jasne, jaki jest zamysł tego z tego smoka, żeby sobie odciążyć trochę gościa na Bombside B. No i tyle. Mam nadzieję, że taki nowy sposób i gwarantuję wam, że tego nie widzieliście, ponieważ ja szukałem mnóstwo smoków na Bombside na zajmowanie i tak dalej. Takie antyrasze, i tego smoka nie mogłem nigdzie znaleźć. Na to, że byłem chory, miałem gorączkę, coś mi odwaliło, no to sobie takiego smoka szukałem. O, jest. Także nawet są dwie alternatywy rzucenia tego smoka. Także to tyle, sorki, że się rozgadałem, ale chciałem wszystko po prostu Wam przekazać w jak najkrótszym czasie. I to tyle. Dzięki serdecznie za uwagę. Pozdrawiam wszystkich bardzo mocno. Pozostańcie. Jak zwykle Forever Young i zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam ten materiał Wam się spodobał. To tyle i trzymajcie się. Eloszka!